minionym odcinku programu Rolnik Szuka Żony po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć, jak kandydaci, których zaprosili do siebie rolnicy, radzą sobie z pracą na gospodarstwie. Elżbieta postanowiła sprawdzić, jak panowie poradzą sobie z wiedzeniem truskawek, a także poprosiła ich o pomoc przy kołkach w stadzie. Jak się okazało, najmniej serca wkładał w to wszystko Ryszard, dlatego Elżbieta nie kryła swojej frustracji. A kto w takim razie najbardziej zaimponował wymagającej rolniczce? Zobaczcie sami. Rolnik szuka żony, Ryszard podpadł Elżbiecie. Czyżby to właśnie Ryszard miał najmniejsze szanse w walce o serce Elżbiety z 8? Edycji Rolnik szuka żony. Już wcześniej, gdy tylko Ryszard przyjechał na jej gospodarstwo, rolniczka zaczęła podejrzewać, że mężczyznę zdecydowanie bardziej niż ona interesują kamery i sława. Teraz z kolei, gdy Ryszard musiał się wykazać swoimi umiejętnościami w pracy na gospodarstwie, stracił chyba jeszcze bardziej w oczach Elżbiety. Wszystko zaczęło się od plewienia truskawek. Ryszard chciał wykonać swoją pracę bardzo szybko, ale niestety, robił to bardzo niedokładnie. Ryszard jednak nie widział w swojej pracy nic złego. Rolniczka jednak nie była zadowolona z tego, jak mężczyzna wykonał to zadanie. Dalej niestety nie było lepiej. Gdy Elżbieta zleciła swoim kandydatom wykonywanie prac w stawie, Ryszard znów jej popadł, bo nie słuchał jej poleceń. Rolniczka nie kryła swojego zdenerwowania, czyżby pierwsze wrażenie Elżbiety dotyczące Ryszarda, jednak nie było mylne i mężczyźnie zależy bardziej na sławie, niż na niej. No cóż, na razie Ryszard pozostał w gospodarstwie Elżbiety i rolniczka nie odesłała nikogo do domu, więc być może chce go jeszcze sprawdzić. A kto po wykonaniu wszystkich prac zrobił na uczestniczce 8 edycji Rolnik Szuka Żony największe wrażenie? Wygląda na to, że Marek. Mężczyzna był bardzo dokładny podczas plewienia truskawek, a także słuchał poleceń Elżbiety podczas prac w wodzie. Jak myślicie? Jak potoczą się dalsze losy Ryszarda na gospodarstwie Elżbiety?